Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej dotyczącej przebudowy stadionu w Nowym Tomyślu. Od pewnego czasu radni, mieszkańcy Nowego Tomyśla, jak i też władza samorządowa przymierzała się do przebudowy stadionu, unowocześnienia stadionu, tak aby on służył i młodzieży, i klubom, które tutaj działają na terenie Nowego Tomyśla. Po rozmowach, po pewnych ustaleniach został złożony wniosek do Polskiego Ładu. Nowy Tomyśl otrzymał 9 999 tysięcy złotych. Cały koszt inwestycji w budżecie był przewidziany na 14 milionów złotych. Po przetargu okazało się, że jest firma, która chce wykonać zadanie za 17,5 miliona złotych. I tu nastąpiła niezrozumiała reakcja radnych Rady Miasta Nowego Tomyśla, którzy w liczbie około 14-15 radnych nie widziało takiej potrzeby przebudowy tego stadionu. Sądziło, że te środki finansowe może wydatkować na inne cele, na inne zadania. I nastąpiło spotkanie na sesji nadzwyczajnej, na której zabrałem głos, na której także byli obecni radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. I przedstawialiśmy sobie argumenty, dyskutowaliśmy na argumenty, czy taka inwestycja jest potrzebna, czy nie jest potrzebna i gdzie jeszcze ewentualnie można pozyskać środki finansowe na realizację tego zadania. Przypomnę, że władze samorządowe, że pan burmistrz zabezpieczył środki finansowe na budowę stadionu, natomiast opór był niezrozumiały. I po rozmowie z panem burmistrzem ustaliliśmy, że będziemy szukać dodatkowych środków finansowych i tutaj chciałbym podziękować panu radnemu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Adamowi Bogrycewiczowi, który po rozmowie przedstawił, że istnieje możliwość pozyskania dodatkowego 1 000 000 zł na przebudowę bieżni, co oczywiście po przekazaniu takiej informacji panu burmistrzowi władze się udały do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, złożyły projekt i wszystko idzie w dobrym kierunku, aby ten 1 000 000 zł samorząd otrzymał. Ponadto dodatkowo można także złożyć wniosek do Ministerstwa Sportu po to, żeby uzyskać dodatkowe środki na przebudowę bieżni, czyli połączenie tych wszystkich środków finansowych dawałoby aspekt taki, że te środki, które około 3,5 miliona złotych dodatkowo gmina musiałaby dołożyć do wykonania tego zadania, uda się pozyskać ze środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego, jak i te z Ministerstwa Sportu i Kultury. Proszę Państwa, odbyła się sesja zwyczajna, na której radni po zastanowieniu się przegłosowali jednomyślnie, że chcą, aby stadion w Nowym Tomyślu został przebudowany. Jest to dobra decyzja, jest to słuszna decyzja, ponieważ ten stadion będzie służył wszystkim mieszkańcom, będzie służył wszystkim klubom, będzie służył młodzieży. Cieszę się osobiście, że po rozmowach z panem burmistrzem, z panią burmistrz i wystąpieniu na sesji nadzwyczajnej udało się przekonać radnych i ta inwestycja będzie w Nowym Tomyślu realizowana. Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy bezpośrednio brali udział w przygotowaniu tej inwestycji, brali udział w dyskusji, nawet tym radnym, którzy byli przeciwko, a później się zastanowili i doszli do wniosku, że jednak celowe jest wydatkowanie tych środków finansowych, aby przebudować ten stadion. To była dobra decyzja. Dziękuję wszystkim radnym, dziękuję władzy samorządowej i myślę, że w następnym roku będą już mieszkańcy mogli korzystać z nowoczesnego obiektu. Natomiast miasto będzie mogło się chwalić, że taki obiekt ma wybudowany, a myślę, że to jeszcze nie koniec przebudowy tego terenu. Oprócz stadionu jeszcze są inne elementy do przebudowy i tutaj jestem zawsze gotowy służyć pomocą, wsparciem w pozyskiwaniu środków finansowych, bo tak naprawdę Nowy Tomyśl mi osobiście się bardzo podoba.
jest bardzo ładnym miastem, czystym miastem i sądzę, że warto wspierać inicjatywy, te, które służą wszystkim mieszkańcom. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to, że jest potrzebny stadion, przebudowany stadion w Nowym Tomyślu, już chyba nie ma nikt wątpliwości, bo tak jak wygląda obecnie, to widzimy na kamerach. Bardzo serdecznie dziękuję tym radnym, którzy od początku byli za tą inwestycją, za budową nowego stadionu. Bardzo serdecznie dziękuję panu posłowi Krzysztofowi Czarneckiemu za to, że poświęcił swój cenny czas i przyjechał do nas, do Nowego Tomyśla, na sesję nadzwyczajną i przekonał, tak jak sam pan poseł powiedział przed chwilą, przekonał tych radnych, którzy nie byli za tą inwestycją. Także już dzisiaj mogę powiedzieć, że serdecznie dziękuję wszystkim państwu radnym. Bardzo serdecznie dziękuję panu posłowi za wsparcie, za poświęcony czas. Dziękuję panu radnemu Adamowi Bogrycewiczowi i myślę, że niedługo wszyscy będziemy cieszyć się pięknym stadionem, który jest potrzebny tutaj w Nowym Tomyślu. Jest potrzebny dla dzieci, dla młodzieży szkolnej, dla klubów sportowych, dla dorosłych, dla seniorów, po prostu dla wszystkich. Dziękuję. Szanowni Państwo, nie jest wiele miast, które mają w swoim centrum, w swoim sercu tak piękną przestrzeń, jaką ma Nowy Tomyśl. I mam nadzieję, że dzisiaj, widząc ten stadion, już niedługo zupełnie nie poznamy tego miejsca. Będzie to nowoczesny, piękny obiekt, który będzie kolejną perełką na mapie Nowego Tomyśla. Stanie się tak, proszę Państwa, dzięki determinacji władz samorządowych we współpracy z panem posłem Krzysztofem Czarneckim i mam nadzieję we współpracy z samorządem województwa wielkopolskiego. Jeśli chodzi o ideę budowy stadionu, uczestniczyliśmy w tym od samego początku, kiedy zaprosił nas pan burmistrz. W tym spotkaniu uczestniczyła tu obecna pani burmistrz, pan radny Tomasz Wlekły, gdzie została przedstawiona ta inicjatywa modernizacji tego miejsca. Bardzo ambitna, ale też idąca w kierunku współczesnych czasów, w kierunku tych oczekiwań, jakie ma społeczeństwo, w jakim kierunku młodzież może się rozwijać i z jakich, powiedzmy, dobrodziejstw powinna korzystać. Tych spotkań było wiele. Spotykaliśmy się też tutaj na miejscu, analizując kwestie związane właśnie już z tą przebudową. I udało się sięgnąć po środki z rządowego programu inwestycji strategicznych Polski Ład. To są rekordowe środki, które w historii samorządów w Polsce nigdy nie były udzielane i też w historii Nowego Tomyśla tak dużej dotacji nie było, 10 milionów złotych. Okazuje się jednak, że budowa tego typu obiektu jest to specjalistyczne zadanie, w którym specjalizuje się niewiele firm na rynku. To są firmy, no, szczególna branża, firmy wyspecjalizowane. Stąd jeden oferent, który przekroczył środki, które miał samorząd zabezpieczone. No i zaczęliśmy się zastanawiać, co zrobić, aby to zadanie na pewno zrealizować. I tutaj, w tym pawilonie sportowym, w sąsiedztwie tego stadionu, odbyło się spotkanie z panem dyrektorem, z władzami samorządowymi Nowego Tomyśla, z panem posłem, na którym przedstawiłem możliwość sięgnięcia po 1 000 000 złotych ze środków samorządu województwa wielkopolskiego z programu lekkoatletycznego na przebudowę bieżni okulnej 400-metrowej wokół tego stadionu. To jest jeden mały element całego przedsięwzięcia, które ma kosztować 17 milionów złotych, 10 milionów środki rządowe, ale no, potrzebujemy tych kropel jeszcze trochę, żeby tą kwotę uzbierać i ten milion, myślę, który maksymalny, jaki może województwo przeznaczyć, bardzo dobrze wpłynie i będzie elementem tej inwestycji. Niektórzy politycy i samorządowcy, jak mówią, że coś zrobią, to mówią. I tutaj mam na myśli pana posła Jakuba Rutnickiego, który już na Facebooku przechwala się, że samorząd województwa wielkopolskiego będzie uczestniczył w tym przedsięwzięciu, choć do niedawna w ogóle nie wiedział o tych potrzebach i o tych możliwościach, jakie samorząd województwa jeszcze ma, bo przecież program lekkoatletyczny tak naprawdę już się skończył w tym roku, a zostały pieniądze do wydatkowania, stąd te starania i ten ponad milion, który został
do spożytkowania chcemy, aby z tej sumy, która została, maksymalna możliwa kwota, czyli 1 000 000 zł, trafił tutaj do Nowego Tomyśla. No i są inni politycy i samorządowcy, którzy jak mówią, że coś zrobią, to to po prostu robią. I mamy tego tutaj przykład podczas dzisiejszej konferencji z tymi osobami, z którymi się Państwo spotykacie. I warto obserwować, co dalej będzie się w tym temacie robiło, jak to będzie się rozwijało. Gratuluję namysłu i refleksji radnym, bo to jest sztuka wycofać się ze wcześniej zajętego stanowiska, nawet jak ono było może niekoniecznie po myśli mieszkańców, więc dobrze się stało, bo ta sprawa powinna nas wszystkich jednoczyć, powinna, wokół tego powinien być zawarty konsensus, zgoda, aby to przedsięwzięcie zrealizować i aby ono zostało zakończone i było, tak jak powiedziałem na początku mojego wystąpienia, kolejną perłą na mapie Nowego Tomyśla. Bardzo się cieszę z tego spotkania i się cieszę, że w końcu Stadion Nowotomyski znalazł swój szczęśliwy finał, ponieważ to jest inwestycja oczekiwana od lat. Ona została dofinansowana i to trzeba podkreślić z Polskiego Ładu, Program Inwestycji Strategicznych. To jest historyczne dofinansowanie, to jest prawie 10 milionów złotych i jest to jedno z największych dofinansowań, jakie w ogóle gmina Nowy Tomyśl mogła pozyskać na budowę tego stadionu. Obecny stadion to wyższa konieczność, nawet modernizacja tego stadionu to wyższa konieczność. Za nami wiele rozmów, zwłaszcza właśnie ostatnie w tym pawilonie i tutaj dzięki panu posłowi Krzysztofowi Czarneckiemu i panu radnemu sejmiku wielkopolskiego Adamowi Bogrysewiczowi wpadł taki sygnał o możliwości jeszcze pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego dodatkowych środków. Tutaj poczyniono wszystkie starania, żeby jak najszybciej to urealnić. Rzeczywiście tak się stało, za to bardzo serdecznie dziękuję panu Adamowi, panu posłowi Krzysztofowi Czarneckiemu. Również dziękuję za stałą współpracę pana posła Krzysztofa Czarneckiego na rzecz ziemi nowotomyskiej, bo wydaje mi się, że ta nasza współpraca jest dobra i cały czas jak gdyby postępuje, także bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Teraz tylko trzymamy kciuki i czekamy na szczęśliwy finał w realizacji budowy stadionu. Dziękuję bardzo. Jest to bardzo oczekiwana inwestycja. Projekt powstał w 2018 roku, ale chciałem też powiedzieć, że na tym obiekcie, na którym jesteśmy, takim jakim on jest, to my cały czas tutaj pracujemy, cały czas tu się odbywają zawody. Przed tą konferencją dzieci ze szkoły podstawowej nr 1 właśnie szykowały się, ćwiczyli do czwartków lekkoatletycznych. Czyli mimo tej bieżni takiej, jaka ona jest, żużlowej, my cały czas tutaj ćwiczymy, pracujemy, nauczyciele realizują lekcje wychowania fizycznego i z utęsknieniem czekamy na to, żeby rzeczywiście był taki stadion na miarę dzisiejszych czasów, na miarę XXI wieku. W jesiennej wojewódzkiej konferencji sportowej zorganizowanej przez pana wojewodę Nowy Tomyśl był białą plamą, jeśli chodzi o infrastrukturę lekkoatletyczną. Myślę, że na kolejnych już tak nie będzie, że będziemy mieli piękny obiekt, gdzie dzieci, młodzież będą mogły się realizować, będą mogły ćwiczyć w bardzo dobrych warunkach i wreszcie będziemy mogli brać udział w tych zawodach, z których w tej chwili jesteśmy wykluczeni, jak czwartki lekkoatletyczne, jak zawody lekkoatletyczne na szczeblu województwa wielkopolskiego. Będą mogli ćwiczyć nasi biegacze, których jest tutaj w Nowym Tomyślu bardzo dużo, nie będą musieli jeździć do sąsiednich miast, żeby sobie potrenować. Także trzymam kciuki, czekamy na podpisanie umowy i na realizację tej inwestycji. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, myślę, że to była wspaniała lekcja demokracji, to co się zadziało w Nowym Tomyślu, chociaż na początku wielu nie zgadzało się na budowę stadionu, ale po długich dyskusjach bardzo merytorycznych, dyskusjach na argumenty, pokazaliśmy tutaj w Nowym Tomyślu, że mimo różnic możemy dojść do wspólnego konsensusu. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję panu posłowi Krzysztofowi Czarneckiemu za wsparcie i wszystkim radnym, dzięki którym będzie w Nowym Tomyślu piękny stadion.